Witamy serdecznie. Witam serdecznie. O, Magda się uśmiechnęła, to znaczy, że nie będzie tak źle. Już mi tutaj od 10 minut mówi, że będzie trema i co ona ma zrobić. Ja mówię, to się wytnie, więc chyba nie będzie takiego problemu. To wytnij. To wytnę? Nie no, musimy jakoś zacząć w końcu. Magda się dobijała do mnie od jakiegoś czasu. Na początku chciała jakąś tam reklamę zrobić, ale potem powiedziałem, nie będzie tak łatwo. Musimy trochę popowiedzieć konkretów. No i przygotowała coś, o czym od dawna myślałem, mianowicie 5 elementów chińszczyzny. To jakieś chińskie danie będzie dzisiaj, czy jak to będzie? Tak, makaron z prąd, czy jak one się nazywają? Krewetki, o, z krewetkami dzisiaj będzie. Dobrze, ale tak na poważnie, to tak na imię masz Magda? Tak, nazywam się Magdalena Serafin, jestem mistrzem naturopatii, praktykuję od wielu, wielu lat. Jestem też bioenergoterapeutą, więc staram się traktować naturopatię jako zbiór i kompleks wszystkich możliwych pomocy dla danego klienta. Także nie traktujemy klienta w ten sposób, że ma jakąś przypadłość i jednym ciągiem ją staramy się wyprowadzić, tylko zbieramy zbiór. Podchodzimy do klienta indywidualnie. I po prostu holistycznie podchodzicie do niego. Tak, ta holistyka ma tu sens. Ma tu sens, ponieważ nie ma tylko jednego czynnika chorobotwórczego. Jest ich wiele, są nałożone na siebie. I jeżeli znamy ich źródło, wiemy jak, co z czego wynika, jesteśmy w stanie takiemu klientowi pomóc. Ale jest to proces skomplikowany. To nie jest tak, że masz zapalenie wątroby, no i co? Masz zapalenie wątroby i co z tym zrobić? Wiem, że na początku musisz wygłosić klauzulę informacyjną, tak. Więc przeczytaj pierwsze zdanie, a w tle będzie ta klauzula dla Państwa. No, takie są wymogi. Takie są wymogi. Więc zaczyna się ona od... Zawarte w tej prezentacji informacje w żadnym wypadku nie mogą być uznane za substytut fachowej wiedzy lekarskiej i porady medycznej, która powinna zostać zasięgnięta zawsze przed rozpoczęciem czy to nowej diety, czy nowego programu zdrowotnego. A resztę Państwo sobie doczytają, takie są prawidła, więc teraz tak będziemy starali się jak najwięcej Państwu wytłumaczyć. Ja wycisnę z Magdy ile się da. Co prawda nie do końca wiem, jakie będą składniki tych informacji, ale wiem, że prezentacja jest na grubo pokazana, jest dużo fajnych, kolorowych kartek, ja je będę Państwu pokazał w tle, więc dzisiaj zajmiemy się... Dzisiaj... Może zrobię krótki wstęp, powiemy na czym to wszystko polega. Z medycyny chińskiej wiemy, że nasz organizm składa się z tak zwanego pentagramu chińskiego. Na ten pentagram chiński składa się w sumie 5 głównych organów. Mózg mamy w środku, ale o mózgu to myślę, że sobie porozmawiamy kiedyś indziej. Natomiast według pentagramu chińskiego mamy... Głównym organem są serce, śledziona, płuca, nerki i wątroba. Jest to 5 głównych organów, nazywamy je obiegami czynnościowymi i każdy z tych obiegów czynnościowych omówimy pod względem objawów somatycznych, psychicznych, jak sobie radzić z danymi problemami, gdzie uciskać punkty, jakie ziółka pić i tak dalej, i tak dalej. Także spróbujemy ogarnąć najwięcej, ile się da. Ten pentagram, to tak na czerwono napisany, to on nie jest jakiś taki kojarzący się z dziwnymi rzeczami? Nie, pentagram chiński jest tak zwaną zaszyfrowaną wiadomością o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Tak, ale chodzi mi o samo słowo pentagram, bo to wiesz, ludziom się dziwnie kojarzy. Nie będę wnikała w etymologię danego słowa. Jest to w ten sposób w medycynie chińskiej zastosowane, takie słownictwo jest uznane i niech tak zostanie. Czyli Państwo mają spokój wewnętrzny, że nie będziemy tutaj... Nie. Wchodzili w jakieś dziwne, okultystyczne sprawy. Nie, czyli absolutnie. Lecimy z wiedzą. Obiegi czynnościowe, czyli mamy tych 5 obiegów czynnościowych, składają się z tych 5 głównych narządów macierzystych. Pod nimi są narządy zapasowe, a pod nimi znajdują się narządy i tkanki podporządkowane. I będziemy to teraz po kolei tłumaczyć, jak to wszystko wygląda. Co jest bardzo ważnego? Kiedy w organie macierzystym pojawia się tak zwane ognisko zakaźne, nasz organizm ma możliwość
oddelegowania danego patogenu z tego organu głównego do podrzędnego lub do tych tkanek, które nie są dla organizmu w tym momencie potrzebne do funkcjonowania. Bo jeżeli mamy patogen, który zaatakuje nam serce, serce według tej medycyny chińskiej może oddelegować ten patogen do narządu zapasowego, którym jest jelito cienkie, a jelito cienkie może sobie dalej to rozparcelować na organy podporządkowane, od których też będziemy mówić. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć główny narząd. Tak jak w zarządzaniu mamy delegowanie uprawnień, tak samo tutaj mamy delegowanie patogenów. Delegacja patogenów, my tutaj serducho będziemy czyścić, bo serce nam jest potrzebne do spełnienia nadrzędnych funkcji. Ognisko zakaźne, patogen to jest równoznaczne? Ognisko zakaźne to jest bardzo fajne pytanie, należy to wyjaśnić. Jest to twór w danej tkance, on się tworzy poprzez mikroorganizmy, różnego typu mikroorganizmy w oparciu o substancje toksyczne, które te mikroorganizmy wytwarzają. Czyli czy to są bakterie, czy to są grzyby, czy to są pasożyty, czy to są wirusy i stany emocjonalne, które tworzą toksyny emocjonalne. Więc to wszystko lokuje się jakoby, bo jeżeli sobie nasz organizm nie może poradzić z wycofaniem tych toksyn, jeżeli jego system immunologiczny jest na tyle słaby, że nie jest w stanie na bieżąco usunąć te toksyny z organizmu, wówczas tworzy się kula, tak jakby fajnie to powiedzieć, kula zakaźna w danej tkance lub w danym organie i ona ten organ trawi, zjada go. Nie ma po prostu prawidłowych procesów biochemicznych w danej tkance, bo są one, ta tkanka jest zakażona. Czy mikroorganizmy to jest jeden temat, emocje to jest drugi temat, a jakieś tam substancje toksyczne to jest trzeci temat i to są wszystko razem połączone tematy? My na razie to wszystko razem do jednego worka wrzucamy. Jeżeli będzie Państwa zainteresowanie, możemy to rozbić na czynniki pierwsze. Możemy zrobić toksyny organiczne, nieorganiczne, emocjonalne itd., itd. Na razie wrzucamy do jednego worka, tłumacząc, na czym, jaka jest główna zasada działania obiegów czynnościowych. Jak sobie z nimi radzić. Dzisiaj zajmiemy się obiegiem czynnościowym serca. Na temat serca, jak wiemy, serce nasze jako pierwszy organ tworzy się w życiu płodowym. Są to pierwsze komórki. Wiemy, że organizm nasz w momencie życia płodowego, bicie serca już mamy w szóstym tygodniu ciąży. W szóstym tygodniu ciąży, kiedy tą ciążę rozpoczynamy od pierwszego dnia miesiączki, tak? Czyli tak na dobrą sprawę jest to napęd dla naszego organizmu. My się przez to serce tworzymy. Wiadomo, że mamy, jeżeli chodzi o medycynę, tą naszą alternatywną, wiemy, że serce ma swoją koherencję serca, tak? To już wszystko jest opowiedziane, nie będziemy na ten temat mówić. My podejdziemy dzisiaj do tego fizycznie jako do organu, dobrze? Zatem, to tu Państwo będziecie mieli to też na tym naszym jednym diagramie. Poproszę później Roberta, żeby ten diagram nam włożył do prezentacji. Chciałabym Wam pokazać, że narządem macierzystym jest serce, narządem zapasowym jest jelito cienkie, natomiast pod nimi podporządkowane są osierdzie, tętnice, opony mózgowe, mózg, aorta, twarz i język. Serce ma jakby najmniej organów podporządkowanych, co też da nam później troszeczkę do myślenia. No ale wiesz, tutaj widzę taką fajną analogię, czyli słynne powiedzenia, czyli co w sercu, to na języku, czyli jak przypadkiem ci w serce walnie, to na języku ci się pojawi. Tak. Nie wiem, czy to ma sens. Ma sens. Ale mądrość ludowa czasami jest polska, sięga korzeni chińskich. I ma to sens. Ma to sens, bo naprawdę zaraz będziemy opowiadać o objawach somatycznych i psychicznych, to zobaczysz dopiero, jakie fajne są to wszystko połączenia. Te nasze 5 obiegów czynnościowych, każde ma swoją główną rolę. Główną rolą serca jest odporność przeciwpasożytnicza.
Czyli nasze serce jest odpowiedzialne za wytworzenie immunologii przeciwko pasożytom. Czyli jeżeli obieg czynnościowy serca działa doskonale, pasożyty nas się nie będą tykać. A jeżeli już się nas tkną, to mimo wszystko toksyny, które one będą wytwarzały, nie będą dla naszego organizmu barierą nie do przejścia. Nasz organizm sobie z tym da radę. Więc ta odporność przeciwpasożytnicza należy do serca. Znaczy odpowiedzialne, to znaczy, że generuje, wytwarza, czy poprzez funkcję serca wytwarzają się naturalni skład, znaczy obrońcy przed pasożytami? Można by było tak powiedzieć. Na dobrą sprawę wydaje mnie osobiście się, że tak jak każdy organ ma inne pH, tak samo każdy organ generuje inną częstotliwość. I ma to sens ze względu, moim zdaniem, na częstotliwości, że serce będzie miało zbliżone częstotliwości do częstotliwości pasożytniczych, tak? To znaczy może wytwarzana częstotliwość serca będzie taka, że będzie barierą dla tych pasożytów, które ewentualnie będą chciały zaatakować nasz organizm. Tak to można rozumieć? Tak, dokładnie. Opowiem teraz Państwu o objawach somatycznych. Objawy somatyczne są to objawy, które my jako ludzie możemy posiadać przy problemach z obiegiem czynnościowym serca. Tu jest prosto. W sercu jest wszystko proste. Mamy palpitację serca, arytmię, uczucie ciężaru w serduchu, zadyszkę mamy po krótkim wysiłku, dusznica bolesna, już jest to termin medyczny, nadmierna potliwość również, drżenie rąk jest też objawem niedoczynności właśnie tego obiegu czynnościowego serca. Sinica warg i paznokci, to sobie zwróćcie Państwo na to uwagę, ponieważ często się to zdarza. Widzimy ludzi, którzy mają naprawdę sine usta. To już wiemy, że coś jest nie halo z obiegiem czynnościowym w sercu. Pieczenie dłoni, zmiany skórne w obrębie twarzy, ponieważ wiadomo, że już wiemy z poprzedniego zdania, że twarz jest podłączona pod ten obieg. Zmiany na czubku języka, jeżeli ktoś ma pypcie non-stop na języku, zdarzają się ludziom takie pypcie na języku, to też ma znaczenie. U mężczyzn jest to przedwczesny wytrysk, miażdżyca naczyń mózgowych, udar mózgu i wady wymowy związane z funkcją języka. Są to podstawowe objawy somatyczne. Tutaj sobie Państwo będziecie mogli później na slajdach pooglądać. Włożymy je do filmu. Natomiast ciekawostką jest także to, że nie tylko objawy somatyczne, ale także psychiczne będą nam dawały do zrozumienia, że coś jest nie tak z obiegiem czynnościowym serca. Ludzie, którzy się głośno śmieją, ha, 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 ha. Ludzie, którzy są chronicznie smutni, chronicznie pesymistyczni, ludzie, którzy zapominają, albo ludzie, którzy są chorobliwie gadatliwi. Nawijają. Im się nigdy gadka nie kończy. No i co najważniejsze, jest to niemożność panowania nad swoimi uczuciami i emocjami. Mając już to wszystko na uwadze, z punktu widzenia naturopatii możemy podejść do człowieka holistycznie. Czyli jak już wchodzi nasz klient do gabinetu, my po jego twarzy na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że coś jest nie tak, tak? Skoro omawiamy obieg czynnościowy serca, powiemy, jak to z twarzą wygląda przy tym organie. Nazywa się to patofizjonomika, ponieważ poszczególne strefy twarzy są połączone z różnymi narządami. I tak, ze względów technicznych, ja tu też Państwu pokażę, to jest tam moja grafika poglądowa, tylko lekka, mała, trochę się nad nią męczyłam. Ale jest. Jelito cienkie mamy
tutaj, tu, te zmarszczki wszystkie to są nasze tutaj, ale tylko tu, w tym obrębie, to jest nasze jelito cienkie. Natomiast serducho odpowiadamy tutaj i serce jest również tutaj. Patofizjonomika moim zdaniem nie jest jeszcze do końca tak usystematyzowana, więc ja tutaj podejdę tylko tak troszeczkę lajtowo do tego, nie będziemy się w to zagłębiać. Natomiast co jest ważne, nasze serce jest powiązane z emocjami, ze zmysłami i ze smakami. Powiązania serca. Jeżeli chodzi o emocje, wiadomo, serducho, jest to radość, jest to miłość. Zmysłem jest mowa, czyli albo la, gadatliwość, albo zupełne milczenie, tak? Są ludzie, którzy nie chcą gadać w ogóle. Znaczy, te powiązania serca, to znaczy, że chodzi o samo powiązanie. Radość, miłość, jeśli ktoś jest radosny i, nie wiem, kochliwy, to znaczy, że co? Że ten organ dominuje? Może tak być. Chociaż niekoniecznie. Są ludzie, tak, jeżeli... Byś wytłumaczyła to powiązanie. Co to oznacza? Jak to, wiesz, ja jestem facetem. Facet ci zero-jedynkowo, prawda? Co to znaczy? Co to serducho, nie wiem, nawija, to znaczy z tym sercem co jest? Jeżeli my jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, radosnymi, niekochliwymi, ale wytwarzającymi energię miłości, do innych ludzi, do zwierząt, do roślin, do wszystkiego, co się wokół nas otacza. Wtedy nasze serce działa na bieżąco w tej swojej prawidłowej częstotliwości. Ono jest dobrze funkcjonującym narządem wówczas. Nie chodzi o to, że my jesteśmy kochliwi. Czyli rozumiem w ten sposób. Jeśli serce jest na odpowiednich obrotach, dobrze funkcjonuje ten narząd, to znaczy, że potrafię rzeczywiście te emocje radości, miłości przekazać. Siebie emanować, tak. Przekazywać. Dokładnie. Dobrze będę mówił, nie będzie zablokowany zmysł mojej mowy. Dobrze. Oraz będę spokojnie mógł odczuwać smak gorzki i będzie to dla mnie smak normalny, Dokładnie. Ale będę na niego jakby otwarty. Dokładnie, tak? Że nie masz blokady przed danym smakiem. Są ludzie, którzy na przykład nie znoszą smaku gorzkiego. Czyli już będziemy wiedzieć, no coś tu jest nie halo, tak? Jeżeli chodzi o ten zmysł mowy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że wszystkie wady wymowy związane, ale jeszcze powiązane też z funkcją tego języka, są też już problemem dla obiegu czynnościowego serca, więc tu na to trzeba zwracać uwagę. Bardzo ważne jest to, aby Państwo również wiedzieli, że maksymalna aktywność meridianu serca jest od godziny 11 rano do 13, natomiast adekwatnie 12 godzin później nasze serducho się wycisza, daje sobie czas na odpoczynek i jest to godzina 23 do 1 w nocy. To jest ten magiczny czas, kiedy powinniśmy rzeczywiście się uspokoić. Tak, jakby tłumaczenia, że ta 22, 23 to jest najpóźniejszy okres spania, tak, to właśnie tak. Między innymi po to, żeby nasze serducho, czyli radość, mowa, no jak najbardziej się regenerowała, żebyśmy potem mogli dobrze funkcjonować. Oczywiście. Tutaj też chodzi o całą pełną energetykę całego organizmu. Dlatego te wszystkie organy mają wydzielone po 2 godziny swojej aktywności i czasu spokoju w czasie doby. Gdyby one nadawały non-stop na wysokich obrotach albo były wyciszone, no niestety nasz organizm nie funkcjonowałby odpowiednio. Więc tak jak natura ma 4 pory roku, jak doba ma tą dzień i noc, tak samo nasze organy muszą mieć czas intensywnej pracy, wytężonej pracy, no i czas odpoczynku. I to jest bardzo ważne. Dlatego zaleca się, aby w tych godzinach przed tą 23, jeżeli Państwo nie chcecie spać, no to chociaż się wyciszyć, poleżeć, pomedytować. Niech to serce się naprawi, bo ono jest bardzo ważnym organem, nie jednym z najważniejszych, bo wszystkie te 5 spełniają swoje funkcje. Ale ono ma tą dodatkowo, ono najdłużej żyje, ono nam, jego komórki są najstarsze, bo jako pierwsze się tworzą i on potrzebuje naprawdę tego czasu do regeneracji. I proszę na to zwracać uwagę i szanować to serce. Jeżeli chodzi
Po gestach również możemy stwierdzić, jeżeli ktoś ma jakieś zawahania w naszym obiegu czynnościowym serca. Wszystkie gesty otwartej dłoni, jeżeli ktoś w ten sposób sobie żongluje, wypowiada się z dłońmi otwartymi, czy podaje Ci coś na otwartej dłoni. Tutaj mam też, fajnie będziecie mogli sobie Państwo zobaczyć na slajdach. To są gesty pokazujące? Gesty, zobacz, tutaj mamy gościa, który się trzyma otwartymi dłońmi za głowę, tak? To jest to. To już jest na etapie załamki, to już jest źle. Tutaj to pokazuje tą radość, to otwarcie tego serca, tak? Tą otwartość naszą do świata, że my Ci z otwartej dłoni wszystko, podaję Ci wszystko na otwartej dłoni, tak? Czyli ja Tobie chętnie dzielę się z Tobą informacją, ja chętnie się z Tobą przywitam, nie mam problemu z kontaktami interpersonalnymi, tak? Natomiast jeżeli już łapiemy się za głowę i mamy już jakiś dylemat, no to już się zaczyna zamknięcie tego obiegu czynnościowego. Ludzie, którzy też mają takie wahania, jeżeli chodzi o obieg czynnościowy serca, bardzo często wystawiają język. Ale to już mówiliśmy, że język jest częścią właśnie tego obiegu czynnościowego, więc ten język mimo wszystko gdzieś tam im lata w tą i z powrotem, tak? Przejdźmy teraz, omówiliśmy mniej więcej, co to jest obieg czynnościowy, omówiliśmy, co może powodować, jakie są problemy z obiegiem czynnościowym, jakie mamy objawy somatyczne i psychiczne, no ale jak sobie z nimi radzić, tak? Jest ogromna ilość różnych terapii. Żeby to wszystko skupić, byłoby bardzo ciężko, więc ja wybrałam kilka najważniejszych. Pierwszą taką dosyć ciekawą jest akupresura i refleksologia. One mają naprawdę świetne działanie. Do tego jeszcze dochodzi akupunktura, ale my w naturopatii akupunktury nie stosujemy, bo naturopata nie może przebijać tkanki skóry, tak? Więc my nie możemy stosować akupunktury, chociaż akupunktura jest świetną metodą i jeżeli macie Państwo możliwość skorzystania z usług świetnego akupunkturzysty, to jak najbardziej, jeżeli jest to doświadczony akupunkturzysta, jest to świetna sprawa. Mam tutaj taką fajną książkę, Renesans akupunktury. Może będzie ją widać. Polecam, żebyście sobie Państwo ją zakupili. Profesor, doktor nauk medycznych Zbigniew Garnuszewski. Kompendium świetne z opisanymi punktami, co, na co, gdzie, z czym. Tak zwane punkty spustowe, punkty natychmiastowej pomocy. Wszystko w tej książce jest. Więc naprawdę szczerze polecam tą książkę. Jeżeli chodzi o akupunkturę, to te same punkty są punktami akupresorowymi i refleksologicznymi. Troszeczkę na innej zasadzie to działa, ale warto jest przez to przejść. W tym pierwszym odcinku tylko będę Państwu pokazywała te wszystkie gadżety, później już nie będziemy ich pokazywać. Są też tak zwane maty akupresurowe. Ja ją tutaj dla Państwa przywiozłam. To jest jedna z mat. To jest taka wielka mata. Nie będziemy tutaj reklamować firmy, tak? Ale to są maty akupunkturowe. Akupresurowe. Akupresurowe, przepraszam, dziękuję. Dotknij sobie, one są takie... Czujesz, na? Taka dosyć twarde. Położenie się na przykład plecami na taką matę, no to powiem Wam, że na pierwszy raz, no to tak jakbyś na gwoździach się kładł. Czy na tej macie kładziemy się w bardzo określonej pozycji, czy obojętnie jakiej, ona masuje bardzo dużo, wiele punktów? Tak, ze względu na to, że ona jest naprawdę nabita tymi punktami, także my nie musimy znać, gdzie są jakie punkty akupunkturowe. Ale jak ona budzi na mnie te punkty, co trzeba, to co wtedy? Właśnie. Więc ja zazwyczaj te maty proponuję stosować u ludzi, którzy nie mają większych problemów zdrowotnych. Są to punkty wtedy, obojętnie który punkt pobudzimy, jest ok. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek problemy, uważam, że lepiej jest się skupić na
pojedynczych punktach niż na, niż położenie się na całej macie. A czy chodzenie no właśnie to, po takiej macie? To samo. Możesz sobie nawet na dłoniach, mamy punkty akupresorowe, możesz sobie te dłonie przyłożyć, tak? Ale nie wiesz, tak na dobrą sprawę, co robisz. No to potem mogą być niespodzianki różnego typu i w łóżku, i z jedzeniem, i ze wszystkim. No, z toaletą. No też. No, jak najbardziej. Mhm. Tak samo jak stawanie na takich matach. Tak jak mówię, świetny pomysł, rewelacyjny pomysł dla ludzi zdrowych. Dla ludzi, którzy nie mają problemów. Natomiast jeżeli... A z drugiej strony co jest ciekawego? Proszę. Chińszczyzna. No chińszczyzna. Pałeczki i możemy zasiadać do jedzenia. No tak jak mówiliśmy, makaron z krewetkami dzisiaj. Tak, jeszcze istnieje coś takiego. To jest też taki super, powiedziałabym, akupresorowy masażer. Też możemy sobie nim przejeżdżać przez wszystkie punkty i je aktywować, tak? Takie masażery na kręgosłup? Takie tego typu? Generalnie, bo wiesz, spotkałem się z takim, że bardzo często powtarzam, no masz takie coś, to takie to se jeździ, tak. To se jeździ. Co? Ja nie jestem ich fanem, ze względu na to, że ja uważam, że musisz wiedzieć, co uciskasz, jak uciskasz, z jaką siłą uciskasz, w którym kierunku masujesz. Czy masujesz w lewo, czy w prawo, to też masz znaczenie, bo albo aktywujesz dany punkt spustowy, tak? Albo go dezaktywujesz. Jeżeli masz organ, który jest pobudzony, no to musisz go odpowiednio wyciszyć. A jeżeli go sobie uciśniesz i w złą stronę przemasujesz, no to go zaktywujesz, tak? Więc to jest wyższa szkoła jazdy i naprawdę zalecam refleksologa, dobrego refleksologa sobie znaleźć, dobrego akupunkturzystę sobie znaleźć i z tych usług tych ludzi korzystać. Natomiast wiemy, że mamy klientów, którzy nie cierpią dotyku, drażni ich refleksologia, drażni, a już nie wspomnę o wbijaniu igieł, tak? Bo są ludzie, którzy się tego boją. Dla nich świetnym rozwiązaniem będzie tak zwana moksa. Ja już tu Państwu pokażę. Moksa. Zioła w środku są sprasowane. Te zioła się podpala, rozgrzewa się je i to jest akupresura ciepłem, czyli nie dotykamy skóry, ale ciepłem z tej moksy podchodzimy do każdych punktów akupresurowych i odpowiednio stymulujemy. I klient czuje, czy taka odległość i on sam z nami współpracując mówi, dobra, to już mi wystarczy, już więcej nie trzeba. I albo ten meridian dezaktywujemy, albo go pobudzamy. Bardzo fajna metoda. Poza tym też taka techniczna uwaga, trzeba mieć dobre pomieszczenie ku temu, bo tego dymu z tych ziółek jest dużo, no i się może tak dobrze zrobić. No co, już ktoś się odjechał kiedyś przy moksie? Ludzie zasypiają i wtedy... Nie ma współpracy. Nie ma współpracy. No. Ale nie odjechali jeszcze? Nie, tak na dobre nie. Przedstawię Państwu tutaj zbiór. Zrobiliśmy coś takiego, jak mamy punkty akupunkturowe na dłoni i na stopie. Jeżeli mamy organy podwójne, oczywiście lewa strona będzie odpowiadała lewym organom, prawa ręka prawym organom. Natomiast ja tutaj Państwu zrobiłam lewą dłoń na dłoni numer 1, na dłoni lewej numer 18, jest to nasze serduszko. To jest tu, to jest ten punkt. I spróbuj sobie go pyknąć. Tu, ten. I zobacz, boli? Tu? No, tak. Tu. No? Yeah. No.
nie boli, czyli będzie dobrze. Znaczy na głównie, zresztą nie ma pierdziela, ale bez przesady, no nie boli. No, wiem jakiego bólu mam się spodziewać. No, ale nie ma... To rzeczywiście nie ma, boli, tak, jak mówię, tak, jak naciśniesz tak, porządnie, tak, to rzeczywiście tak. boli. I te wszystkie punkty akupresorowe, one mają boleć, one są punktami takimi bolesnymi. Na stopie lewej punkt 33, to już Państwo sobie później sprawdzicie, które to jest serce. U Ciebie przychodzi Pani, która robi fitoterapię, ziołolecznictwo, prawda? Na razie się... Znaczy, no, widzimy się. Widzicie się, okej. To ja może tutaj tylko tak... ja nie jestem specjalistą od fitoterapii, ale postarałam się tutaj dla Państwa przygotować takie zioła, które nie są powszechnie stosowane w tych dolegliwościach. Mhm. Wybrałam takie specyficzne. Miłożąb japoński, on udrażnia naczynia krwionośne. No, tu będzie czosnek, bo bez czosnków to się nie da. Czosnek, czyli profilaktyka chorób serca, miażdżycy, zakrzepicy, zawału i świetnie usprawnia przepływ krwi. Kwiaty i owoce głogu, one regulują ciśnienie krwi, co jest ważne. Cynamon obniża ciśnienie krwi. Poza tym jest cała masa ziółek, cytryniec górski, różeniec górski, kmin rzymski, wiesiołek, szafran, dzika róża, rdest japoński, pieprz kajen, a nawet arnika. Także tego naprawdę dużo jest. Natomiast chciałabym Państwu zwrócić uwagę na fakt, że należy zawsze wybierać zioła dobrej jakości, zwracać uwagę na to, z jakiego źródła mamy zioła. I naprawdę, jeżeli chcecie sobie pomóc, to dobry fitoterapeuta musi być w to też wplątany. Nie da się tak samemu ogarnąć tej wiedzy. To jest naprawdę bardzo jedna z trudniejszych dziedzin naturopatii, fitoterapia. Z aromaterapii, bo tutaj też pytałam znajomych, co by ich najbardziej interesowało, no to wszyscy aromaterapia, bo lubimy sobie zrobić albo kąpiel, albo masażyk, albo powdychać. No, tak. Są. Mhm. No i przy zaburzeniach pracy serca i krążenia też i przy palpitacjach używa się mieszanki trzech. Tutaj mieszanki dobry aromaterapeuta będzie wybierał ilość kropel danego olejku do poziomu problemu danego klienta. Ja tutaj podaję tylko i wyłącznie bazówkę, tak? Bo do tego jeszcze można dodać wiele, wiele innych, tak? Ale bazę Państwu tylko podaję. A jest to z super książki Pachnąca apteka. Jest bardzo stara książka. Pachnąca apteka i nią się posiłkowałam. Proszę bardzo. Czyli zaburzenia pracy serca, krążenia i palpitacje, jest to olejek melisowy, w dwóch kroplach cyprysowy, w dwóch kroplach i z gałki muszkatułowej jedna kropelka. Przy niskim ciśnieniu krwi używamy tylko dwóch jako bazy. Jest to tymiankowy 4 krople i rozmarynowy 2 krople, czyli mamy 6, bo to te mieszanki są na 6 kroplach. Nie? Przy wysokim ciśnieniu, żeby je obniżać, mamy znowu 3 różne. Jest to cytrynowy, jałowcowy i z szałwi muszkatułowej, to jest ciekawe. Tu będziecie Państwo mieli to rozpisane. I przy żylakach też mamy opisane, co tam można sobie zastosować. Świetnym również sposobem na pozbywanie się dolegliwości, ale ogólnie, jest zarówno koloroterapia, jak i światłoterapia, czyli posługiwanie się danymi kolorami i światłem o odpowiednim kolorze.
Do tego używamy różnych lamp z filtrami kolorowymi. Chyba najbardziej takimi znanymi są lampy Bioptron, które chyba dużo, dużo, dużo ludzi je ma, więc dlatego pozwoliłam sobie tutaj zaprezentować. Czyli helioterapia, proszę Państwa, jest to światłoterapia, a chromoterapia jest to koloroterapia. Więc my będziemy się polskimi tymi nazwami posługiwać, jak światłoterapia i koloroterapia, tak? W kolorze czerwonym. I tutaj proszę zaznaczam, że nie jest on polecany w chorobach serca i układu krążenia, dlatego że zwiększa ilość czerwonych krwinek, przyspiesza on tętno i krążenie. Więc on tak pobudza. To jest taka maszynka do pobudzenia, kolor czerwony. Działa jak płachta na byka, nie? Czerwony kolor na byka. Tak podobno działa. Więc on pobudza. Natomiast kolor pomarańczowy jest już dobrym kolorem. Przy kolorze pomarańczowym pobudza on krążenie i procesy oddychania, ale reguluje pracę serca i reguluje ciśnienie. Czyli pomarańczowy już jest tym tonem niższym od tego czerwonego i jest już kolorem ok. Zielony wzmacnia pracę serca, ale również powoduje spadek ciśnienia krwi. Także tutaj trzeba sobie wiedzieć, jakiego koloru w danym momencie sobie użyć. I fioletowy, on działa tak sobie uspokajająco na serduszko, więc jak sobie się kładziemy, no ten kolor fioletowy gdzieś tam możemy sobie załączyć przed pójściem spać. Czyli tutaj mówimy o tych właśnie maszynkach, które gdzieś tam mają te różne filtry różnych kolorów i w tym momencie tak. Jesteś w takim kolorze tak. I jesteś cały na zielono i wtedy tam tak. Co się dzieje? Wzmacnia serce i powoduje spadek ciśnienia krwi, jak sobie robisz zielony. Okay. Czyli jak jesteś zdenerwowany, coś cię podburzyło. Kolor ściany też może tak działać? Właśnie chciałam powiedzieć, że tak, jak najbardziej, to nie muszą być tylko lampy Bioptrona, czy lampy z filtrami, z wkładkami. Mogą być to kolory. Jeżeli masz koc zielony, okryj się tym zielonym kocem. A kolor partnerki, partnera? Też, jak najbardziej. Czyli z jakimś ufokiem, jak się spotykasz, który jest zielony, to będzie fajnie. Się obniży tak, ciśnienie tak, krwi, tak? Tak, tak, wtedy będzie fajnie. Także oni nie są tacy źli. No i teraz rozumiecie, dlaczego komu chyba nas kurzały, bo wszystkie podnosiły ciśnienie krwi. No, zeszliśmy na politykę. UFO to rzeczywiście polityka. No. No Rada Galaktyczna, rzeczywiście. No. No, niestety. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych różnego rodzaju ćwiczeniami fizycznymi również. Ćwiczenia fizyczne mają to do siebie, że nie każdy je lubi. I są ludzie, którzy nie lubią ćwiczeń fizycznych i ja to rozumiem, bo ja też do nich nie należę. Natomiast jeżeli chodzi o serce. Serce jest mięśniem, czyli tak jak każdy mięsień, ono potrzebuje mieć odpowiednią stymulację, żeby funkcjonować odpowiednio, tak? Więc dla poprawnej pracy serca u ludzi ze zdrowym sercem, jak najbardziej 3 razy w tygodniu pojeżdżenie sobie na rowerze, pobieganie, pójście na basen, czy wodny aerobik jest fajny, dobrze wskazany już nawet dla osób starszych, bo on już tak wysiłkowo na te mięśnie nie działa, a mimo wszystko fajnie regeneruje mięśnie. No to fajne widzę, bo 3 razy w tygodniu łono przyrody. Tak, no. Dobrze. No, tak. No. Spoko. Tak, bo chciałabym Państwu powiedzieć, że ćwiczenie na przykład na rowerze stacjonarnym nie da Państwu takiego kopa jak przejechanie się rowerem, czy nawet szybki spacer na świeżym powietrzu. Bo tu nie chodzi o to, żeby się zamknąć w 4 ścianach i wdychać ten sam dwutlenek węgla, który został przed chwilą wydychany, tak? Chodzi o to, żeby zaczerpnąć te mimo wszystko, mam nadzieję, że jeszcze świeżego powietrza. Tak to mi się wydaje. Natomiast u ludzi, którzy mają problem z arytmią, czy mają palpitacje, musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że szybkie aerobowe ćwiczenia nie są dla Państwa dobre. Tu serce sobie nie wydoli i będzie problem. Czyli dla osób, które mają jakiekolwiek problemy z układem krążenia, tylko delikatne ćwiczenia w domu, yoga, wyciszające, rozluźniające, rozciągające, natomiast nie aerobowe, bo może się to źle skończyć. A jeżeli już chcecie pracować, wzmocnić swój układ mięśniowy, no to wtedy pod okiem specjalisty proponuję.
No i fajnym etapem jest przejście do medytacji, bo każdy mnie pyta, jak przychodzą klienci, pytają, no jak z tą medytacją, przecież ja nie potrafię medytować, co zamknę oczy, to mam 100 tysięcy myśli. Jest to trudne. Ciężko jest medytować ze względu na to, że nasz umysł jest tak skonstruowany, że on non-stop produkuje myśli. Więc jeżeli nie zapanujemy nad produkcją tych myśli, więc no to ta medytacja też nam nie da żadnego efektu. Starają się medytować, a myślą, co zrobić na kolację, tak? Albo co jutro będę w pracy robiła. Te myśli po prostu wchodzą, one są po prostu jak taka gonka. Więc ja zawsze proponuję, żeby zacząć sobie ćwiczyć w ten sposób, że masz jakiś punkt na ścianie, po gwoździu na przykład, i skupiasz się na tym punkcie po gwoździu przez 5 sekund. I myślisz tylko o tym punkcie, o tym gwoździu, po tym gwoździu. Nic więcej. Starasz się skupić tylko na tym, żeby żadna inna myśl do tego nie doszła. I potem sobie rozszerzasz na 7 sekund, 8 sekund i to wchodzi w pewnym momencie w jakąś rutynę, że będziesz potrafił się skupić. Natomiast też fajną formą medytacji jest bycie tu i teraz, czyli mycie naczyń, tak? Myjesz naczynia i skupiasz się na myciu naczyń. Czujesz, że woda jest ciepła, tylko i wyłącznie na czynnikach zewnętrznych, na zmysłach się opiera ta medytacja. Czujesz, że płyn do naczyń się rozlewa tak czy inaczej. Bierzesz gąbkę i obmywasz to naczynie. To jest, ale myślisz tylko o tym. To jest też kwestia tej naszej medytacji. Ja osobiście, dla mnie najlepszą formą medytacji, czyli wyłączenia innych myśli, bo dla mnie jest to medytacja, wyłączenie innych myśli, jest jazda konna. Bo jeżeli nie będę myślała, jak współpracować z tym koniem, to z niego spadnę i zrobię sobie krzywdę. Więc też jest to forma i wyłącznie tylko skupienia. Podsumowując medytację, dla faceta łono przyrody, dla kobiety jazda na koniu. I zrobił z tego seks. Nie. A dla wszystkich dodatkowe zarabianie na zbywaku. I wtedy jak zobaczycie to stado naczyń, to rzeczywiście wtedy o płynie będziecie myśleć i o wodzie kapiącej i o wszystkim. No i tutaj już cały problem medytacji mamy rozwiązany. Dziękuję bardzo. Wszyscy się do tego dostosują chętnie. Kucharze wszystkich krajów, łączcie się. Tak jest. Więc to by było na tyle z punktu widzenia obiegu czynnościowego serca. Zawsze proszę brać pod uwagę to, że my musimy znaleźć źródło naszego problemu zdrowotnego. To, że mamy palpitacje, dlaczego my mamy te palpitacje? Czy one są związane z tymi patogenami, o których mówiliśmy, tworzącymi ognisko zakaźne? Czy są to nasze emocje? I jak sobie z tym poradzić? Źródło jest najważniejsze, bo praca, oczywiście uciskanie punktów, to jest bardzo też ważne, bo tego nie powiedziałam, takim punktem emergency w problemach sercowych jest tutaj punkt, jest to z klawiterapii, też jest fajna, uciskamy nawet wykałaczką punkt pomiędzy, on jest bolesnym punktem pomiędzy tutaj nosem a górną wargą i on jest tutaj przez 30 sekund tak mocno uciskany i on powoduje to, że to serducho wróci do swojej pracy w odpowiednim momencie. Jeżeli jest na to gotowy, oczywiście. Więc najważniejsze jest znalezienie przyczyny, bo maskowanie problemów, czyli wyeliminowanie samych objawów, no niestety nie wywala źródła danego problemu. Musimy wywalić źródło danego problemu, żeby sobie mógł organizm wrócić do tak zwanej homeostazy. I zawsze powtarzam, że pamiętajcie Państwo, organizm jest samoregulującym się organem. On potrafi się regenerować, on potrafi wrócić do podstawowych swoich prawidłowych biochemicznych procesów. Jednakże, jeżeli przekroczy się tą tak zwaną cienką czerwoną linię,
No niestety, mamy wtedy problem. Tylko do pewnego momentu możemy pomóc organizmowi w ten sposób, żeby on wrócił i sam się samoregenerował. Jeżeli jest za późno, no to mamy już problem. Dlatego proponuję robić odpowiednie badania profilaktyczne, profilaktycznie jeździć sobie na rowerze, profilaktycznie myć naczynia z medytacją. Profilaktyka jest jak najbardziej, i dobra dieta. O diecie to już w ogóle można by było chyba z 24 godziny rozmawiać, bo tych diet jest tyle, że trudno je ogarnąć, ale najważniejsza jest profilaktyka. I w ten sposób problemy sercowe sprowadziły się do profilaktyki. Dziękujemy Ci bardzo Proszę bardzo. Wyczerpujący wykład, a Państwu za uwagę. A w następnym odcinku będziemy mówić o... W następnym odcinku będziemy mówić, myślę, że o śledzionie. Też tak myślę, pomyślałem sobie, że będzie pora na śledzie. Był bakalan, teraz będą śledzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.